Witam wszystkich, witam was w Identity 5. Jak widzicie, jestem dzisiaj sama. Tak, niestety jestem sama. Chłopaków nie ma. Ale stwierdziłam, że właśnie zagram sobie sama, bo ja nie pamiętam, kiedy, kurczę, sama grałam, a nagrywałam to już w ogóle nie pamiętam. Więc będę skazana, słuchajcie, na 3 randomów, więc jestem mega ciekawa, jak te meczyki wyjdą. Słuchajcie, widziałam, że są jeszcze rankedy, więc ja myślę, że jeden taki ranked sobie zagram. Zobaczymy. Powiem wam, że jak jeszcze wcześniej, zanim zaczęłam nagrywać z chłopakami, czekajcie, ja ją zmienię, bo gra sobie na meczek, bo są jej urodziny, ale wezmę sobie Enchantress oczywiście. Niestety skina nadal nie ma. Nie mam niestety skina, słuchajcie. Ale wracając, ja grałam sama rankedy dawno temu. No to najczęściej, słuchajcie, nikt mi nie pomagał. Jak już usiadłam na krześle, to już był koniec, nie? Nikt mnie kompletnie nie ściągnął. Ale zobaczymy, może tym razem będzie lepiej. No i ranked, tak, więc mam nadzieję, że nie będzie źle, ale to się okaże. No jestem bez fotograf. Czy on będzie robił zdjęcie? Równie dobrze może zrobić, wiecie, po dłuższym czasie. Oczywiście taktyki na granie na fotografa są różne. Ja tutaj nie będę się w to zagłębiać, bo jest dużo znawców. Po prostu zagram sobie taki meczek. Jestem ciekawa, jak pójdzie mi sami. To znaczy sami. No wiadomo, że mamy tutaj randomów, tak? Ale no, nie ma chłopaków. Więc jakby siebie wzajemnie ratować nie będziemy, więc jestem zdana na randomowe osoby. I zobaczymy. O, tam jeszcze ktoś goni. Kto w ogóle jest, słuchajcie? Nie mam zielonego pojęcia, kto jest. Dam znać, że ja tutaj robię gena. No bo nie z nikim nie rozmawiam głosowo. Więc wiecie. Mam nadzieję, że teraz nikt tutaj do mnie nie przyjdzie z killerem. Zobaczymy, zobaczymy. I że nie zrobi teraz zdjęcia, bo kurczę, zaraz genika skończą. Nic nie widać, słuchajcie, nic nie słychać. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, kto jest. Znaczy, wiem, kto jest, no jest fotograf, ale nie wiem, gdzie jest. Ale taki dziwny fotograf, bo nie robi zdjęć. Podejrzane, słuchajcie. Podejrzane. No dobra, jeden genik jest. Czy to mogą być, słuchajcie, boty? Czy na rankedach są boty? Bo ja nie pamiętam. Nie robi zdjęć. Więc to wskazywałoby na to, że to są boty. Bo normalny fotograf, normalny w cudzysłowie oczywiście, już by dawno zrobił zdjęcie, prawda? Więc śmiem podejrzewać, że są to boty. Wiecie co, zrobię jeszcze tego genika i zobaczymy. Tam jest, ale czemu nie robi zdjęć? Nie wiem. Jeśli chodzi o te nowe sfery, które są piękne, te skiny w nich, niestety nic kompletnie mi jeszcze nie wypadło. No nic, słuchajcie, absolutnie nic. Że już nie wspomnę oczywiście o Enchantress, która jest cudna. Pewnie mogę o niej zapomnieć, ale też mam mało sfer, bo nawet 20 jeszcze nie mam otworzonych, niestety. Ale nic, żaden. A w tych poprzednich, kurczę, w poprzednich była ta tancerka, nie? I tak napisaliście mi, że tancerka była S, gdzie w sumie nawet nie wiedziałam, więc no udało mi się S wydrobić, no ale jak ostatnio mi się udało, to już tutaj pewnie nie? Wiecie jak to jest. No ale zobaczymy, zobaczymy, jeszcze wierzę, że mi się uda. Ktoś też pisał, że coś tam mają być zmienione, te sfery. Tak, to są boty zdecydowanie, słuchajcie, zdecydowanie. Że coś tam mają być połączone, że będzie można sobie wybrać i to by było mega fajne. Nie no, to są na pewno boty. Dlatego ja tutaj nawet, wiecie, nie spinałam się z kaniem jakimś i tak dalej, no bo ani jedno zdjęcie nie jest zrobione, więc no... To by było mega dziwne, gdyby to był, wiecie, normalny gracz. Ale tak napiszę w razie czego. I co? Idę zobaczyć. Idę zobaczyć. Bo to jest dziwne. O, tu jest klapa w ogóle. Nie no, on sobie poszedł w ogóle, zobaczcie. To jest na bankbot.
Ciekawe, czy... A, no, oni już uciekli. Widzicie? To idę ratować bota, słuchajcie. Ratujemy bota! Uciekaj! Halo, uciekaj! No, bo jeszcze ja dostanę, słuchajcie. Ale myślę, że uda nam się wyjść. Leć! Leć! Ochraniam ci tyłek! Uciekaj! No, słuchajcie. Boty na rękedach. Czyli wychodzi na to, że jest to możliwe. Tak jak wam mówiłam, wieki nie grałam na rankedach, więc no. Zdecydowanie to były boty. Więc nie pamiętałam, czy to boty były, czy nie były, ale jak widać są. Więc słuchajcie, no zdecydowanie zagramy sobie jeszcze jeden, to na 100%. I zobaczymy. No, jeszcze tutaj zdążę, na pewno. Nie, nie, nie. Hunterem. Nie, Hunterem to w ogóle wieki nie grałam, wiecie? W sumie takie 2 na 8 to bym sobie zagrała z chłopakami. Tylko, że z tym 2 na 8 jest właśnie taki problem, że my zazwyczaj nagrywamy, wiecie co, tak do południa. I nigdy nam to godzinowo nie pasuje. Ostatnio się udało akurat, bo nagrywaliśmy później, ale zazwyczaj to jest właśnie do południa. I ciężko nam się tak zgrać, kurczę, nie? Ale no, kto wie, może kiedyś się uda, bo wieki nie grałam, słuchajcie, wieki nie grałam. Dobra, wiecie co, ja tutaj teraz będę ględzić, bo to bez sensu. widzimy się w meczyku. No słuchajcie, w końcu, bo zobaczcie, czekam już normalnie tyle czasu, ale dwie te same. No powiem wam, muszę być śmiesznie, już, słuchajcie, drugi raz włączałam, bo chyba 6 minut już tutaj czekam. Dwie priestess, nie? Będzie ciekawe, słuchajcie, będzie ciekawie. Jeszcze mapka taka. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Chyba, że to są znowu boty? No ale nie, no bo tam ktoś pisał na czacie, nie? Chyba, że wiecie, też nagrywają może. Dlatego dwie... No i znowu fotograf! Halo? Dlaczego? Zmieniłam wilczka, jak widzicie, na białego. No kurde, nie zdążyłam nawet się schować. To nie jest bot, słuchajcie. Ewidentnie. Czemu one dwoma priestess grają? To nie wróży nic dobrego, no ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. No, jedna już jest trafiona. O, gdzieś tu koło mnie? Gdzie? Tam łazi, widzę go. Co on robi? Coś dziwnie chodzi. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że odzwyczaiłam się od takiego nagrywania samej. Na pewno będzie dużo spokojniej niż zawsze, bo zawsze to się dreje w ogóle. A tutaj muszę prowadzić monolog, niestety. Dobra, łazi tam, widzę. W sumie nie wiem, czy on ją tu blisko nie powiesił. Mogłabym ją zdjąć. Gdzie ona jest? Tam jest, dobra. Mam nadzieję, że ją tam wyleczą. Bo ją leczą, co? Tak, dobrze. No dobrze, to jej się udało. Super. Tam już sobie trumnę, widzę, postawił. Okej. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Oj. Ale jeszcze zdążyła tam przejść, zobaczcie, tym portalem. No ale kurczę, złapię ją tam. Niestety. O Jezus, prawie... O, jeszcze wstała, dobrze. Prawie wywaliła mnie. No, to teraz pewnie będzie gonił, tunelował. Zobaczymy. Paletka poszła. Ja zaraz kończę gena. Może tam trochę bliżej gdzieś... Chociaż tu mam zaraz obok drugiego, nie? No czekajcie, spokojnie, nie panikujmy. Zobaczymy. To jest dopiero początek meczu. Okej, okay. Jest zrobiony. Lecimy teraz tutaj. Mam nadzieję, że tam sobie poradzą. No te dwie priestess wydaje mi się, że grają razem, więc... wiecie, a ona tu zaczynała, widzicie? O no, leży. Niestety. Niedobrze, niedobrze. Tylko ja zrobiłam na razie gena, widzę. Mam nadzieję, że tam ta koleżanka ją zdejmie, bądź kolega, nie wiem, zobaczymy. Jak nie, no to oczywiście pójdę. Ale śmiem podejrzewać... O!
leci trumniarz. Tak, wiecie, ja uprawiam słowotwórstwo, jakby co, ja tam sobie po swojemu nazywam postaci. No ściągaj ją, bo zaraz połowa będzie miała, halo. No patrzcie, no. No, ściągnął. Mhm. Powiem wam, że ściągnął pięknie, bo ani się nie podstawił, ani nic. I co z tego, że ją ściągnął, jak ona już, wiecie, znowu jest z powrotem, nie? Leci znowu, słuchajcie, leci znowu. Dajmy mu szansę. Może teraz zrobi... O nie, to jest Priestess! A to jest Priestess, a nie trumniarz. Ja myślę... Oh my god. No chyba nie, słuchajcie. A trumniarz robi sobie gena zaraz obok i nawet nie raczy się ruszyć po prostu. Widzicie to? Bardzo... Boże, no co ty robisz? Ty się klinujesz! Bardzo niedobrze, słuchajcie. Niestety nie mam żadnych ładunków, nic. Patrzcie, koło niego, nie? A on nie ruszy się. On nie ruszy się, bo on robi gena, nie? On robi gena. Poszedł za nią? Kuźwa, no poszedł za nią, no! Uciekaj! Nie no, napadnie niestety. Mógłby iść za mną w sumie, nie? To byłoby... idzie za mną, dobra. No ja padnę pewnie. Trzeba pamiętać, że on ma strasznie duży zasięg. Niestety. Kurde, no patrzcie, nacisnęłam, nie zdążyłam, nie? Boże, podnieś ją, gościu. No patrzcie, nie? Co tu tutaj się dzieje? On robi gena, no nie wierzę w to, słuchajcie. On robi gena. On robi gena i ma wywalone, że tak brzydko powiem. Idź tam do niego normalnie i zabij go. No dajcie spokój, no co tutaj się dzieje? No wiecie co? Co za koleś, nie? Dwie osoby leżą, on dalej robi geny, nie? I jeszcze ma trumnę. Ale dobra, uratowałam ją, słuchajcie. Już tyle dobrze, ona wstała. No ale co z tego? I co teraz, mój drogi, zrobisz? Zobaczmy, co on zrobi. Bierz go! Bierz go! Warczy? Jak warczy? No dawaj, koleś, ty masz trumnę! Zdążę. Dobrze. Którędy poleci? Tędy, dobra. No ale ładnie zdjął, bo się podstawił i w ogóle... Dobra, poszedł chyba za nim. Dobra, on leży, niestety. Tamta jest gdzieś tam. Dobra, on ma trumnę, on już tam idzie, ale dobra, ja tutaj zaraz kończę i ona chyba też... Idzie za mną. O-o. Ja muszę tak robić, bo on ma strasznie duży zasięg. Dam im wiadomość, że mnie goni. Mam nadzieję, że... Poczekają, aż mnie powali. Zobaczymy. 86%. Kuźwa. Dobra. Dobra. Spokojnie. No ale dobra, no. Miejmy nadzieję, że im się uda wyjść. Czy on mnie dalej goni, słuchajcie? Czy nie? Chyba nie. Ej, zostawił mnie chyba. Oh my god. Otwieram. Zostawił mnie? Jak to możliwe? Ej. What? No. O nie, Priestess. Tu jest otwarta brama. Tylko one są chyba tam. I teraz nie wiem. Bo byłby remis, nie? On na bank ma czerwone oczy. No jeszcze jest bardzo dużo czasu. Nie wiem co robić, słuchajcie. Tym bardziej, że jestem na hita. Ej, tak ma czerwone oczy, więc tak czy siak jestem na hita. Chodź tu szybko.
Szybko, wychodzimy, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu jej ratować, słuchajcie. No ja jestem na hita. Zresztą on też jak ma czerwone oczy, więc chodź szybko, bo jak on się tu tepnie. Dobra, mam remis, słuchajcie. Mam remis, więc ja myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że tutaj nawet nie było sensu iść po nią. Więc jest spoko, słuchajcie. Dobra, damy im tutaj łapki. Chociaż to, że były dwie priestess, to uważam, że to nie jest dobry pomysł. No ale wiecie co, zagramy jeszcze jeden, dlatego że ten pierwszy był bardzo krótki. Ten zresztą też w sumie chyba nie był zbyt długi. Dobra, czy jeszcze zdążę zagrać jeden ranked? No jak nie, to słuchajcie, zagramy zwykły. Bo niestety długo czekałam. 4 minuty, słuchajcie, 4 minuty. Może mi się uda, może mi się uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, udało się rzutem na taśmę, ale mamy znowu te dwie priestess w ogóle. No dobrze, że ona zmieniła enchantress, bo byłybyśmy we dwie. Miała czarnego filczka przed chwilą. O, jest czarny. O, serduszka. A i nas to są te same priestess, nie? Więc one ewidentnie grają razem. No i to niestety nie wróży nic dobrego. Mamy tutaj chyba gejsze. Tak mi się wydaje, no ale zobaczymy, zobaczymy. O, wilczki są urocze po prostu. Tak się cieszę, że kurczę, one wyszły po jakichś chyba 2 latach, jak dobrze pamiętam. Super, one są najlepsze, słuchajcie. Najlepsze są. Uwielbiam je. No właśnie, no właśnie. I powiem ci, moja droga doktorko, że ja już z nimi grałam, nie? I no powiem ci, średnio. No dobra, słuchajcie, powtórka z rozrywki. Mam nadzieję, że nie, że tym razem będzie lepiej. I że to nie będzie jednak gejsza, bo ja nie lubię gejszy. Bardzo nie lubię gejszy. Chociaż fotografia też już nie chce. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. No dobra, lecimy do Gena. Leci do mnie doktorka. Na razie nic nie widzę. Ale to pewnie się zmieni. Dobra, dajmy znać, że my tutaj robimy. Na razie nic nie widać, nic nie słychać, słuchajcie. Zobaczymy. To jest gejsz. Oho. Jednak Leo, słuchajcie. Dobrze, że nie gejsza. Dobrze, że nie gejsza. Dobra, wiecie co, ja już lecę do następnego. Co do gejszy, to też zawsze mi piszecie, że ja się tam mogę obracać i tak dalej. Słuchajcie, wiem, ja dość długo gram. Patrzcie, o, one tu robią też razem chyba. Nie, ty robisz sama. Trochę ci pomogę. Żeby się obracać i tak dalej. Ja wiem, słuchajcie, że trzeba się obracać, dobra. I to jednak sama robić. Gdzie tam to jest? Ale wiecie co, ja powiem wam szczerze, że dopóki naprawdę nie muszę, to tego nie robię. Dlatego, że jak ja biegam tyłem, już tam komuś odpisywałam w komentarzach, jak ja biegam tyłem, to ja po prostu klinuję się o wszystko i to wychodzi jeszcze gorzej, więc jak ja gram Enchantress, to... O, zobaczcie wilczki! Gdzie mogę stunować, to zdecydowanie, jeśli nie muszę, to się nie obracam, dopiero w ostateczności. Bo uwierzcie mi, że dla mnie to nie jest dobre, bo ja po prostu klinuję się o wszystko, jak biegam tyłem, dosłownie o wszystko. Ja wiem, że ona się wtedy nie może tepać i tak dalej, słuchajcie, ja gram kilka lat w tę grę. Ale dla mnie osobiście, no obracanie się nie jest dobre, uwierzcie mi. Klinuję się totalnie o wszystko. I jak widzieliście, nawet jak się nie obracam, to całkiem dobrze idzie, więc wiecie, no. A tamte zostawiła tam... Nie, dobra, bo są 2 geny, okej. Okay. Poszła po nią, więc zaraz zobaczymy. Tu koleżankę widzę, nie idzie po koleżankę. Po koleżankę, no to słuchajcie. Chyba to byłoby na tyle. Z tego meczu. No i co tutaj się podziało? Co tutaj się podziało, ja się pytam. Co? No po tamtą to ja już nie zdążę. Absolutnie. Nie ma szans nawet. Ja myślałam, że ona ją zdejmie, nie? O! Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Co tutaj się podziało? Ona się podniosła i chciała ją zdjąć. No ja nie mam ładunku, więc nic nie zdziałam, ale ją zdejmę. I on ją znowu powalił, więc tak to wygląda. Zmarnowała generalnie
Siedzenie. Dobra. Pięknie. Lecimy, moja droga, lecimy. Czy ty biegniesz? Czy co ty robisz? On idzie za mną, okej. Okay. Spitalamy. Nie, nie idzie za mną. Co tu się stało? No ale... Tak, Gosia. Biegłeś ślepy załóg, ale już zdjął. Słuchajcie, pięknie. Jest dobrze. No ale tam... Kurczę, no myślałam, że zdejmie. No niestety, słuchajcie. Nic, ja tutaj robię gena, moi drodzy. Znaczy, tu mówię do moich towarzyszy gry. I jakby co? No to, słuchajcie, podniesienie się przed tym krzesłem i próba zdjęcia, wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł. Okej, okay, one się wyleczyły. Halo, jestem tutaj. Jakby ktoś chciał mnie wyleczyć, to zapraszam. No nic, słuchajcie, robimy sobie genika na razie. No ja jestem ranna, więc jestem w kiepskiej sytuacji, ale... Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, został jeden gen. Czyli ten mój. Chodźcie. Chodźcie. Nie wiem teraz, czy on kogoś goni, czy co, bo... Wygląda jakby, że nie. I teraz nie wiem, czy ja mam robić tego... A, dobra, jest koło niej. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Kurde, no. Chyba będę czekać, co? Jak myślicie? Czekać czy robić? Dobra. Teraz to już będę czekać na pewno. Jak on powali, to zaraz klikam. Nie wiem, gdzie oni są. Wolę tak stać, żeby tutaj... O-o. No to słuchajcie. No to słuchajcie, jest źle. Dobra. Poszedł. Padasz czy nie padasz? Dobra. Jest git. No nie jest git. I tak padła. Kurczę. Teraz do której bramy pójdzie? No ale co, zrobiłam co mogłam, nie? Poczekałam. Dobra, to tu otwiera. Dobra, dobra. No nie pomogę ci, bo on ma na pewno oczy czerwone. No laska, już lepszy remis, nie? Tak, słuchajcie, będzie remis. Będzie remis. Sorry. Ja myślę, że powinnyśmy wyjść. No thank you, no trudno. Ja uważam, że tutaj w tej sytuacji remis jest dużo lepszy niż to, gdyby była przegrana, prawda? Ja tak uważam, więc słuchajcie, mamy dwa remisy, do tego pierwszego to nie liczę, bo... No, nie dałam łapek. Bo, wiecie, no to były boty. Ale, no powiem szczerze, rankety, dwa remisy. Myślę, że nie jest źle. Nie jest źle, moi drodzy. Chociaż tutaj nawet nie miałam okazji się za bardzo z nim pogonić, no tak wyszło. Ale no, ja uważam, że dobrze zrobiłyśmy, że weszłyśmy, bo podejrzewam, że to by się remisem nie skończyło, moi drodzy. Tak. Także dobrze, ja będę się z wami żegnać, no sama byłam niestety, ale myślę, że mi poszło najgorzej. Dajcie znać, co myślicie. No i cóż, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już z chłopakami. Chociaż za tydzień może nie być, bo ja jadę na wesele w weekend. Zobaczymy. Żegnam się z wami, pa pa.